Rok temu w województwie podlaskim liczba nowych przypadków SARS-CoV-2 sięgała dziennie około 140 przypadków. W bieżącym roku dane są znacząco wyższe. We wtorek było to w Podlaskim ponad 350 nowych zakażeń, a w środę było ich już blisko 600. Podlaskie od wielu dni jest w krajowej czołówce tej smutnej statystyki. Zajmuje trzecie miejsce w kraju. Prym wiedzie wciąż województwo lubelskie z dzisiejszą liczbą 1249 nowo potwierdzonych zakażeń i mazowieckie z nieco ponad 1000. O ile rok temu podlascy pacjenci stanowili około 2% zakażonej populacji, to według bieżących danych jest ich teraz blisko 10%. W październiku 2020 roku ofiarami koronawirusa padały przede wszystkim osoby starsze. Teraz mutacja Delta przypuściła atak na znacznie młodszych. W Suwałkach z powodu zakażeń wśród młodzieży szkolnej w trybie stacjonarnym nie uczy się aż 6 klas zespołu szkół technicznych i po jednej klasie z trzeciego liceum ogólnokształcącego zespołu szkół numer 2 oraz zespołu szkół numer 6 przy ulicy Sikorskiego. W domu z rodzicami spędzają również czas przedszkolaki z jednej grupy z przedszkola numer 5, które miały kontakt z zakażonym pracownikiem obsługi. Poinformował nas Kamil Sznel, kierownik Biura Prezydenta Miasta. Bardzo poważnie wygląda sytuacja w suwalskim szpitalu. W środę przed południem hospitalizowanych było tutaj 49 pacjentów zakażonych COVID-em. Stan 1/4 z nich, 12 osób, oceniany jest jako bardzo ciężki. To pacjenci, którzy są podpięci do respiratorów. 80% aktualnych pacjentów to osoby, które nie zostały zaszczepione. W głównej mierze będący pod naszą opieką to ludzie stosunkowo młodzi, około 40-letni. Jest też niewielka grupa znacznie starszych osób, informuje dyrektor szpitala Adam Szałanda. W całym województwie z 786 łóżek covidowych zajętych jest ponad 500, podaje wojewoda podlaski. We wtorek w Suwałkach wykryto 15 nowych zakażeń, w powiecie ziemskim było ich 8. Z uwagi na zawartość statystyk podawanych przez Ministerstwo Zdrowia, nie sposób jest ustalić faktycznej liczby aktywnie zakażonych w Suwałkach czy innych powiatach. Dzisiaj również, do chwili zamknięcia wydania, nie zostały opublikowane dane o nowych zakażeniach z podziałem na powiaty.